Kłaniam się serdecznie, Jakub Zagórny, Kacper Słomka. Omawiamy kolejną pieśń, którą jest Duma Ukrainna, przypisywana autorstwu Czachrowskiego. Jednakże z uwagi na charakter tej pieśni możemy przypuszczać, iż Czachrowski jedynie ją napisał, słysząc przekaz ustny. Jest to pieśń, która prawdopodobnie powstała po Unii Lubelskiej, po 1569 roku, kiedy to tereny Kijowszczyzny oraz województw wschodnich, prawda, zostały włączone do korony Królestwa Polskiego, do Rzeczpospolitej. I myślę, że tutaj w tym momencie oddam głos Kacprowi, który się odniesie do autorstwa oraz samej pieśni pod kątem polonistycznym. Dobrze tutaj, że Jakubie zwróciłeś uwagę na fakt, iż autorstwo jest w gruncie rzeczy niejasne, że Czachrowskiemu jest ta pieśń jedynie przypisywana. Dlatego, że to jest dość typowe zjawisko dla wielu pieśni żołnierskich, pieśni wojskowych w wielu epokach, ponieważ bardzo często dochodziło do takiej sytuacji, że po prostu jakaś pieśń była znana w oddziale, powstawała w nim, często posiadając zbiorowe autorstwo, natomiast później dopiero jeden autor w jakimś momencie ją spisywał, podpisywał swoim nazwiskiem i wydawał. Właśnie pod swoim nazwiskiem, dlatego że w tamtych czasach jeszcze nie istniały prawa autorskie i nikt się tym nie przejmował. Też zresztą nie było sensu przejmowania się takimi rzeczami, dlatego że celem autorów nie było tutaj zdobywanie sławy, ile po prostu utrwalenie tych dzieł, które oni już znali w jakiś sposób, tak żeby je przekazać następnym pokoleniom. Pieśń Duma Ukrainna jest też bardzo ciekawa, jeśli chodzi o swoją konstrukcję literacką, swoją rodzajowość, ponieważ jest utworem synkretycznym, łączącym elementy liryczne i epiczne, podobnie jak omawiana przez nas wcześniej pieśń Na stratę Podola Kochanowskiego, jednakże istnieje pewna istotna różnica między tymi dwoma pieśniami, ponieważ o ile u Kochanowskiego możemy wyraźnie wyróżnić tą część liryczną i część epiczną, o tyle w Dumie Ukrainy jest to bardziej przemieszane, bardziej przeplatające się ze sobą, dlatego że utwór zaczyna się w sposób typowo liryczny. Mamy inwokację: powiedz wdzięczna kobzo moja, umielico duma twoja, więc jest to zwrot do kobzy, która jest symbolem poezji, prośba o natchnienie. Bardzo typowe jest to dla stylu eposów rycerskich. Niemniej jest to zwrot liryczny. I później mamy opis, też o bardzo lirycznym charakterze, taki podkreślający sielankowość właśnie tych ziem. Cóż nadpograniczne kraje, kędy skoro lud rozstaje, ujrzysz pola nieprzejrzane, młodą trawą przyodziane. Dalej jest mowa oczywiście o dąbrowach, lasach, o łowieniu ryb, więc to jest taki bardzo liryczny opis właśnie opisywanych terenów. Natomiast później już zaczyna się ten element epiczny, bo już nam wkracza mniej więcej od szóstej zwrotki konkretna akcja. Usarz zasiął w mocnej zbroi, warownym obozem stoi, który po szczupłym obiedzie straż zarazem swą zawiedzie. I od tego momentu zaczyna nam się już opisywanie właśnie życia żołnierzy, ale też bitwy, o której zaczyna się
mowa mniej więcej w dziewiątej zwrotce, dziewiątej, dziesiątej, już w dziesiątej zwrotce mamy na przykład o śmierci na polu bitewnym, drugiego też bystra strzała w sercu skrwawionym ostała, trzeci koń mi podeptany, polega czasem bez rany. I ten opis epiczny ciągnie się przez kilka zwrotek, a później znowu nam wraca typowa liryka w ostatniej zwrotce. Zwrotce 14, gdzie mamy zwrot bezpośredni do Boga. Boże, który masz w swej pieczy ludu rycerskiego rzeczy, chudy żołnierz prosi ciebie, odpłać mu tę nędzę w niebie. Jest to wyraźnie modlitewny aspekt tego utworu, wyraźnie modlitewny fragment, co już nam wskazuje z powrotem na lirykę, bo jest to typowe właśnie dla liryki, taka retoryka modlitewna, retoryka zwrotu bezpośredniego do istot nadprzyrodzonych. Bardzo też istotne, tak, istotne jest chociażby poplątałem się, przerwa cięcie, zaczynamy i teraz tak, i jak wchodzisz, to teraz mówisz tam, gdzie skończyłeś, mówisz, a ja sobie to poskładam. No i teraz, jak mówisz, bardzo istotne jest tam też, co chciałeś powiedzieć. Kacper, nie patrzysz w kamerę i co robisz dla mnie takiego, że wchodzisz w dalsze części, ciągnąć jeden wątek, a zaraz dojdziemy do analizy środków stylistycznych, których jest niezmiernie dużo, uważam, i trzeba będzie to podzielić, dlatego nie omawiaj całości od razu, bo się pogubimy. Powiedz, zadaj pytanie, żeby to też, żebyśmy nie robili w monolog, tylko sobie tak cały czas pokazywali pałeczkę. I dobra. Oczy przymrużasz. Otwórz te oczy i patrz się na tą kamerę. Dobra. Bardzo, to jeszcze raz, tak? 3, 2, 1. Bardzo istotne jest też operowanie środkami stylistycznymi, takimi jak na przykład epitety. Wieśniak ochoczy, niemienione progi. To w tym elemencie, w fragmencie lirycznym opisującym sielankowe piękno tych rejonów, a z drugiej strony skrwawione serce, świetne chorągwie, które takie elementy pozwalające lepiej zobrazować bitwę, która jest opisywana w tym fragmencie epicznym. Myślę, że skoro już mowa o bitwach i tym życiu właśnie na kresach południowo-wschodnich, warto rozwinąć tutaj kontekst historyczny, dlatego już przekazuję z powrotem głos koledze. Dziękuję, Kacper. Kacper bardzo szczegółowo przedstawił nam ten kontekst utworu pod kątem polonistycznym i lirycznym. Jednak pragnę dopowiedzieć tutaj i zwrócić uwagę na charakter rymów, że są to rymy, które można podzielić na pozytywne i negatywne. W znaczeniu takim, że na przykład pola ujrzysz dąbrowy rozwite, ptactwo rozmaite, dalej jest progi, ubogi, strachu, sałamachu. Rymy się tak łączą, by wskazywały nam na charakter danej zwrotki, czy ona ma pokazywać piękno Ukrainy, czy też pokazywać drugą jej stronę, to znaczy krwawy charakter, i krwawy charakter wojen, konfliktów. Chciałbym zwrócić uwagę, że to, o czym jest tu mowa w pierwszej zwrotce, od czego się zaczyna, ów duma Ukraina, przedstawia nam po pierwsze ideał żołnierza, ideał rycerza,
może nie tyle co żołnierza, co rycerza, ten etos rycerski, który widzimy już, który jest przedstawiany, prawda, w poezji, pieśniach już co najmniej od VIII wieku, prawda, od pieśni o Rolandzie na przykład. Oraz innych, prawda? Tutaj, cóż może być, jak pozwolę sobie zacytować, cóż może być piękniejszego nad człowieka rycerskiego? Jest to ideał rzymski poniekąd, czyli człowieka, obywatela pracującego na roli, ale i też gotowego stanąć w obronie ojczyzny. Warto zwrócić uwagę ponadto, że pojawia się w kolejnych zwrotkach i jest on podtrzymywany obraz pięknej, miodem i mlekiem płynącej Ukrainy. Jest to obraz zgodny z pamiętnikarzem francuskim, który był w wojskach, przydzielony do wojsk kwarcianych, co prawda w XVII wieku, ale podobne opisy zresztą spotykamy już w wieku XVI, które przedstawiają Ukrainę jako krainę niezwykle bogatą, mającą wielki potencjał, acz niewykorzystany. Mowa jest o tym w pamiętniku Bojplana, właśnie owego pamiętnikarza XVII-wiecznego, że psy jadały lepiej na Ukrainie, aniżeli ludzie mieszkający na zachodzie Europy, bo żywiły się mięsem. Tego mięsa, to mięso jest podkreślane nawet w utworze i jest takim synonimem bogactwa poniekąd. Zwierza, stada niezliczone i ryproje niezłowione. Odnoszę się do tego tutaj fragmentu. Warto zwrócić uwagę na ten sianankowy charakter, prawda, Kacper, utworu, który tutaj jest ukazany, cóż nad pograniczne kraje, lud rozstaje, ujrzysz pola nieprzejrzane, prawda? Tak, tak, Przynajmniej w pierwszych kilku zwrotkach jest ten sierankowy charakter. Dokładnie, dokładnie. Młodą trawą przyodziane. Tu jest ten piękny charakter, to pozytywne tło. Stąd też te rymy mają taki charakter pozytywny. Natomiast później, co pragnę teraz przeanalizować pod kątem historycznym, jest obraz walk, obraz tej smutnej strony Ukrainy. Więc tak, lub przez niemienione progi, nieprowy kozak ubogi, czółnem płynie nie bez strachu, chudojurzy żyw sałamachu. Pokazuje to prostotę życia na Ukrainie wówczas. Ukraina jest szerokim dość pojęciem. Pojmowano ją jako tereny pogranicza południowo-wschodniego Rzeczpospolitej, czyli te tereny włączone, tak jak powiedziałem, po Unii Lubelskiej w 1569 roku. Warto zwrócić uwagę, że mimo tego bogactwa wspomina się właśnie o tej kaszy, o sałamachu, prawda? Chudojurzy żyw sałamachu, czyli mimo piękna, które towarzyszy Ukrainie, panował jednak tam głód i ubóstwo. Mimo nawet tych opisów pamiętnikarzy, prawda? Więc Ukraina, można odbierać ją dwuznacznie już ówcześnie. Warto zwrócić uwagę, że... Dostrzegam tutaj taką odrobinkę wewnętrzną sprzeczność, że z jednej strony pamiętnikarze piszą o tym wszechobecnym mięsie, ówcześnie w całej Europie, synonimie bogactwa, a z drugiej strony tutaj właśnie ta kasza i tutaj wspominasz o tym ubóstwie, więc tak zaczynam się odrobinkę zastanawiać, czy to świadczy może o nieco zafałszowanym obrazie Ukrainy we wspomnieniach tychże pamiętnikarzy, albo może o tym, że mieli oni do czynienia tylko z jakimś konkretnym kręgiem społecznym, a Czachrowski, widząc to bardziej z bliska, dostrzega stratyfikację
głęboką społeczeństwa na tych terenach i życie wielu warstw. Słusznie, Kacper, zauważyłeś, jednak tutaj bym się nie zgodził z tobą o tyle, że po pierwsze Czachrowski tę pieśń zapewne zasłyszał, jednakże odnosząc więc jego obserwacja stratyfikacji mogła być jedynie potwierdzeniem tego, co zostało zawarte w tej pieśni, prawda, tej dwuznaczności Ukrainy. Natomiast co jest ważne podkreślenia, to na pewno to, że pamiętnikarze, diariuszo, pisarze chcieli pokazać tereny, które opisywali z jak najlepszej strony. Miało to także charakter poniekąd propagandowy. Zważywszy, że Bojplan znajdował się przy wojsku koronnym, w związku z tym nie widział tego obrazu Ukrainy tak od środka, prawda, od strony warstw ubogich. Warto zwrócić uwagę, że w szóstej zwrotce znajduje się usasz, zasiął w mocnej zbroi. Usasz to jest oczywiście dawne staropolskie określenie husarza, warownym obozem stoi, który po szczupłym obiedzie straż zarazem swą zawiedzie. Ten szczupły obiad to faktycznie to jest motyw, który się pojawia już w pieśni Idzie żołnierz, prawda, czyli ubóstwa żołnierskiego, a przecież husarze to głównie szlachta, prawda, w przypadku towarzyszy husarskich, choć zdarzali się też i mieszczanie. Natomiast pocztowi, no tutaj też przeważał element drobnoszlachecki, to znaczy też przeważał element drobnoszlachecki, ale i zdarzali się mieszczanie i chłopi, których było stać na zaciągnięcie się pod swym panem, to jest towarzyszem. Warownym obozem stoi. Co mamy tu na myśli? Warowny obóz to jest obóz połączony bardzo często w warunkach polowych łańcuchami, spięty łańcuchami. Jest to sposób przejęty już od z XV wieku, od husytów, od na przykład czeskich husytów i kultywowany w Rzeczpospolitej przez cały XV, XVI i XVI wiek. I co ważne, w momencie, w którym dochodziło do zagrożenia, wówczas spinano łańcuchami te wozy. Na wozach oczywiście znajdował się rynsztunek, aprowizacja, to jest w znaczeniu żywność, wszelkie potrzebne rzeczy gwarantujące przetrwanie. I dalej jest, można zwrócić uwagę w tym utworze, rozkładając tenże na czynniki pierwsze, że pojawia się taki fragment. Wtem próbuje w kole koni lub kopiją pierścień goni. A kiedy zaś trwoga przyjdzie, z trzaskiem z obozu wynijdzie. Mowa tu odnośnie kola w kole koni, prawda? Tu jest mowa o kołach rotmistrzowskich, kołach chorągwianych. Oczywiście koła rotmistrzowskie towarzyszą nam już od pierwszej połowy XVI wieku, co najmniej od lat 30. A koła chorągwiane można by powiedzieć od lat 60. panowania Zygmunta II Augusta i one miały zdolność może nie ustawodawczą, ale mogły zmieniać, wpływać na zmianę artykułów wojskowych, tak było w przypadku kół rotmistrzowskich, zwłaszcza w tej początkowej stronie, bo rotmistrzowie zgłaszali hetmanowi wszelkie niejasności, wszelkie problemy. Hetmanowi, któremu warto dodać, znajdował się w
kole rotmistrzowskim, był tam obecny i przekazywano te informacje królowi. W drugiej połowie XVI wieku, kiedy zwłaszcza za sprawą Jana Zamoyskiego ten wpływ hetmana zwiększa się kosztem króla w kołach, tą szczególną rolę przyjmują też koła chorągwiane, w które już nie tylko mają podporządkować się prawom, a poszczególni żołnierze, towarzysze mieli podpisać się pod artykułami wojskowymi i przekazać je swoim pocztowym, ale też właśnie mieli prawo do zabrania głosu, do sprzeciwienia się konkretnym artykułom wojskowym, konkretnej dyscyplinie, a więc to sprawiało taką możliwość zmiany legislacyjnej poniekąd. Dalej jest warownym obozem stoi, przepraszam, lub kopiją pierścień goni. To oczywiście to są ćwiczenia, zalecano w artykułach wojskowych ćwiczenia w niedzielę, co miesiąc, bywały też we wtorki, czwartki, w zależności od okresu i hetmana. Tak proponowano te ćwiczenia, aczkolwiek w XVI wieku one były bardzo pożądane i kultywowane. To była właśnie ta pozytywna rozrywka, tak, dla żołnierzy, sposób też takiej rywalizacji poprzez zabawę z wojskiem. I kopią pierścień goni oczywiście tyczyło się to szlachty, prawda, rycerzy czy osób walczących konno, czyli husarzy, jazdy kozackiej, później w XVII wieku przekształconej na jazdę pancerną. Warto zwrócić uwagę, że dalej pojawia się z trzaskiem z obozu wynijdzie, prawda, w momencie, kiedy następowało zatrąbienie, prawda? Wszyscy się mieli stawić, rotmistrzowie przy hetmanie, następnie rotmistrzowie dawali informacje swojej chorągwi, prawda? Swojej rocie, bo o chorągwi możemy mówić od czasów Zygmunta III Wazy w XVII wieku. To wówczas wychodzono z trzaskiem, prawda, czyli tak głośno, już będąc uzbrojonym. Dalej jest ten kolejny charakter Ukrainy przedstawiony podświetnymi chorągwiami, głośne trąbą i bębnami, prawda, to jest to właśnie wezwanie do walki. Pokazuje się w ten sposób Ukrainę jako takie, nie tylko właśnie tą, jak w początkowych zwrotkach, miodem i mlekiem płynącą, Ukrainę spokojną, w której jest potencjał, można by powiedzieć, gospodarczy, ale Ukrainę właśnie tą zmilitaryzowaną, zauważywszy, że w rejonach na przykład Buzka znajdowały się, czy w okolicach Trębowli, w okolicach Lwowa znajdowały się wojska obrony potocznej, przekształcone po Sejmie w Piotrkowie 1562-63 wojska kwarciane, które de facto zaczęły po wybieraniu kwarty, zaczęły funkcjonować od 1569 roku, a więc już dotyczyło to ziem ukraińskich. I co warto jeszcze zwrócić uwagę? I tutaj mam też takie pytanie właśnie do Kacpra, bo dużo jest wyrazów, które mają pokazywać nam i rytm, ale i taką doniosłość i doniosność, jeżeli się nie mylę, słownictwa, prawda? Czy łatwo to sobie zwizualizować? Głośną trąbą i bębnami. Czy same głoski szeleszczące, prawda, spółgłoski czy, prawda, które występują i są nagromadzone w tekście, czy one mają nam pokazywać właśnie ten militarny charakter? Tutaj moje takie pytanie, dość złożone, do Kacpra. Proszę bardzo. Z jednej strony można tak sądzić, szczególnie, że nawet jest pisownia,
miejscami robiona w ten sposób, żeby to szeleszczenie, tą dźwięczność różnych wyrazów nawet podkreślić. Na przykład usasz jest pisane przez 2S. Tak, bo w staropolsku. Natomiast, znaczy szczerze mówiąc, no nie w każdym utworze można się z taką pisownią spotkać. Niekiedy jest usasz pisane przez jedno S. Natomiast tu mamy wyraźnie przez 2S. Przepraszam, że się tak wyrywam, ale myślę, że Kacper tutaj, tu bym się nie zgodził, bo jednak w oryginalnej pisowni usasz był pisany przez 2S. W okresie staropolskim, jeżeli ktoś tam popełnił błąd, to było pisane przez jedno S. Oczywiście forma husarz to w zasadzie tak już przez samo H zaczęto pisać pod koniec XVII wieku, ale raczej to wiek XVIII. Natomiast to usasz na pewno funkcjonowało w wieku XVI. Aczkolwiek myślę, co chciałeś zapewne, na co zwrócić uwagę, że to też jest takie dźwięczne i uzupełnia się z resztą, tak, wyrazów w poszczególnych zwrotkach. Owszem, natomiast ja nie wiem, czy możemy mówić o tym, że jak ktoś napisał przez jedno S, to był błąd. Dlaczego? Dlatego, że no, to jest XVI wiek, a pamiętajmy, że właściwie ścisłe zasady pisowni w języku polskim, to tak dopiero w XVIII wieku na dobrą sprawę zostały wykształcone. Oczywiście w XVI wieku już mamy wykształcony polski alfabet w znaczeniu z si, ci, już mamy wszystkie głoski, które znamy obecnie. Natomiast wtedy jeszcze nie było aż tak ściśle ustalone, jakie wyrazy, jak się pisze. Tak naprawdę takie dążenia do unifikacji języka pod kątem ortograficznym właśnie, to jest znacznie późniejszy okres, to jest dopiero oświecenie, jakkolwiek by go nie oceniać.